Przez 13 dni skazany na zagładę garnizon wytrwał na posterunku, obserwując okrążające go oddziały wroga. Osamotniony stanął w obliczu nieuniknionego, by wreszcie na stałe trafić na karty historii. Odmawiając poddania się lub wycofania, garnizon przestał istnieć po niespełna godzinnej bitwie. Jednak historia tych ludzi jest wciąż żywa. Będzie to opowieść o miejscu nazywanym Alamo. Bitwa o Alamo. W 1836 roku Teksas był częścią Meksyku, ale rewolucja już się rozpoczęła. Tutaj, w ponad stuletniej hiszpańskiej misji katolickiej, stojącej na brzegach rzeki San Antonio, Teksańczycy, jak nazwali siebie osadnicy, stanęli do walki o niepodległość. Pośród nich znalazło się kilka legendarnych i sławnych nazwisk z amerykańskiej historii: Jim Bowie, William Travis i Davy Crockett. Prezydent Meksyku, generał Santa Anna, zareagował błyskawicznie. Przeszedł pustynię z siłami liczącymi ponad 3000 żołnierzy, mając zamiar zdławić rebelię i odzyskać Teksas. Mimo doniesień o nadciągających oddziałach Santa Anny, obrońcom Alamo nie śpieszyło się. Mimo wszystko nikt nie wierzył, że Santa Anna zdecyduje się na atak w zimie. Dzień pierwszy, 23 lutego 1836 roku. W Alamo Teksańczycy szykowali się do walki. Garnizonem dowodziło dwóch zdecydowanych ludzi o niezłomnej woli: William Travis i Jim Bowie. Czerwony jak krew sztandar powiewał nad kościołem w Bechar jako przypomnienie, że ta wojna jest zemstą na rebeliantach. Ich groźby nie działały na mnie ani na moich ludzi. William Travis był idealistą, całkowicie oddanym sprawie niepodległości Teksasu. Strzały z działa były niczym innym jak tylko aktem desperackiej odwagi. To doprowadziło do rozdźwięku pomiędzy nim a drugim dowódcą Alamo, Jimem Bowie. Bowie był realistą. On również wierzył w sprawę wolności, ale wiedział, że tych 150 ochotników nie ma szans w starciu z setkami, a może nawet tysiącami meksykańskich soldados. Szybko napisał po hiszpańsku krótki list do Santa Anny. Strzały z działa były pochopnym działaniem. Czy Meksykanie chcą negocjować? Odpowiedź Santa Anny była lakoniczna. Poddajcie się, albo zginiecie. Bowie nie był tym zdziwiony. Ten weteran innej bitwy, w wyniku której 3 miesiące wcześniej wyrwano Alamo z rąk Meksykanów, wiedział, że fort ma kluczowe znaczenie w obronie granic Teksasu. Utrzymanie Meksykanów z dala od Bechar może się okazać jedynym ratunkiem dla Teksasu. Stanowi on ważną placówkę graniczną. Jeśli Santa Anna go zajmie, stracimy bazę, z której moglibyśmy odpierać jego ataki. Wierząc, że niebawem dotrą do nich posiłki, Travis i Bowie zgodzili się co do jednego. Nie opuszczą Alamo. Czy mogli wiedzieć, że podejmując taką decyzję i rzucając wyzwanie przeznaczeniu, przypieczętowali swój los? Karty zostały rozdane. Travis wysyła list z prośbą o posiłki. Przemieściliśmy wszystkich naszych ludzi do Alamo, gdzie z honorem dla dobra kraju będziemy stawiać opór, do czasu, aż nie otrzymamy od was pomocy, której spodziewamy się lada dzień.
Mamy 146 ludzi, którzy są zdecydowani trwać na swoich posterunkach. Kilometrów na południowy wschód od Alamo leży Goliad, główny punkt oporu Teksańczyków. To cały dzień podróży konno przez otwartą prerię, regularnie patrolowaną przez oddziały meksykańskie. Ale ta wiadomość musi dotrzeć. Młody posłaniec wyruszył w ciemność nocy, wioząc pisemną prośbę Travisa. Załoga Alamo kryje się za umocnionymi murami. Czuwa i czeka. By zmierzyć się z losem, który przypadł jej w udziale. Dzień drugi, 24 lutego 1836 roku. Ranek drugiego dnia oblężenia Alamo był ciepły i pochmurny. Coraz więcej meksykańskich żołnierzy docierało do Bejar, położonego po drugiej stronie rzeki. Było ich tam już 150. To pokaz siły, będący próbą zastraszenia obrońców. Byli wśród nich Casadores, Zapadores i Dragones, ale większość ludzi generała Santa Anny to zwykli soldados. Ich zazwyczaj białe mundury były teraz mocno przybrudzone. Mieli za sobą forsowny ponad 500-kilometrowy marsz przez pustynię w temperaturze spadającej poniżej zera. O 9 pojawił się jego ekscelencja i rozkazał, żeby w jego obecności rozdano buty żołnierzom wybranych kompanii. Jeden z Zapadores, José Enrique de la Peña, prowadził skrupulatne zapiski w czasie, kiedy służył pod rozkazami Santa Anny. Pojawił się jego ekscelencja i rozkazał, aby artyleria natychmiast ruszyła w kierunku Alamo i rozpoczęła ostrzał. Dwa 8-funtowe działa i haubice zostały odpowiednio rozlokowane i rozpoczęły bombardowanie umocnień wroga. W latach 20. XIX wieku osadnicy odpowiedzieli na zaproszenie meksykańskiego rządu i zaczęli zasiedlać rozległe, bezludne prerie i doliny Teksasu. Zgodnie z meksykańską konstytucją z roku 1824 otrzymywali setki akrów bezpańskiej ziemi, przyjmowali katolicki chrzest i stawali się obywatelami Meksyku. Po zaledwie 3 latach co trzeci mieszkaniec Teksasu był pochodzenia anglosaskiego, a nie meksykańskiego. Przy ponad 2000 kilometrów dzielących ich od stolicy Meksyku, Teksańczycy szybko przystosowali się do życia według własnych zasad, nie przejmując się zbytnio meksykańskim prawem. W 1834 roku Meksyk zdał sobie sprawę, że wyhodował potwora na własnym łonie. Santa Anna, nowo wybrany prezydent, obalił konstytucję i ogłosił się dyktatorem Meksyku. Zamknął porty, nałożył podatki i poprzysiągł wziąć Teksas pod ścisłą kontrolę. Teksańczycy zaczęli się burzyć. Pierwsze strzały podczas rebelii padły w mieście Gonzales w 1835 roku, kiedy Meksykanie zażądali przekazania im rozmieszczonych tam dział. W odpowiedzi usłyszeli: chodźcie i weźcie je. Meksykanie wycofali się, a Teksańczycy ruszyli na Alamo, gdzie pokonali oddziały dowodzone przez szwagra samego Santa Anny. Zwycięzcy wywiesili nad Alamo nieco zmienioną meksykańską flagę, która miała przypominać ich konstytucyjne prawa do osiedlania się i wolności. Pod takim sztandarem zamierzali walczyć o niepodległość Teksasu.
Alamo nie było twierdzą, ale popadłą w ruinę ponad stuletnią siedzibą misji katolickiej. Meksykanie założyli w niej garnizon wojskowy i rozpoczęli budowę umocnień. Teksańczycy kontynuowali budowę fortyfikacji. Kierował nią Green Jamison, prawnik i uzdolniony inżynier z Kentucky. Północny mur zbudowany z cegieł z suszonej gliny walił się. Przy braku odpowiedniego materiału do naprawy, Jamison obramował go drewnianą palisadą i wypełnił ziemią. Kościół misji był najważniejszym elementem fortu. Jego ściany miały ponad metr grubości, ale w większości budynek był jedną wielką ruiną. Ziemna rampa w nawie umożliwiała wtoczenie dział na specjalnie do tego celu przygotowane platformy. Kilka pomieszczeń po obu stronach wciąż miało w miarę mocne stropy. Tam obrońcy zmagazynowali kilkaset kilogramów bezcennego prochu strzelniczego. Inne pomieszczenia stały się schronieniem dla 14 kobiet i dzieci. Alamo otoczone było murem prawie półkilometrowej długości. W niektórych miejscach miał on niecałe 2 metry wysokości, a w innych prawie 4 metry. Ale w południowo-wschodnim rogu nie było go wcale. Palisada z ostro zakończonych drągów wypełniła tę lukę. Do obrony tej pozycji Travis przydzielił najlepszych strzelców, ochotników z Tennessee. Pośród nich był bohater ludowy, człowiek czynu, obdarzony dużym poczuciem humoru. Nazywał się Davy Crockett. Crockett to legendarna postać, jakby żywcem wyjęta z tanich czasopism. Brał udział w indiańskiej kampanii przeciwko Creekom pod rozkazami Andrew Jacksona. Słynął ze swoich niezwykle barwnych opowieści o życiu na pograniczu. Twierdził, że zastrzelił 47 niedźwiedzi w ciągu jednego miesiąca i dla zabawy jeździł na aligatorach. Ale po przegranych wyborach i utracie miejsca w kongresie dał do zrozumienia wyborcom, że mogą iść do diabła. On wyjeżdża do Teksasu. Złożyłem uroczystą przysięgę rządowi i zgłosiłem się na ochotnika na 6 miesięcy. Raduje mnie sama myśl o wyjeździe. Wolę być w sytuacji, w jakiej się znalazłem, niż do końca życia zasiadać w kongresie. Nie martwcie się o mnie. Jestem wśród przyjaciół. Crockett nie był jedyną słynną postacią pośród obrońców Alamo. Jim Bowie również był w tym czasie legendą amerykańskiego Zachodu. Znany był z kutliwości, nierespektowania ustalonych reguł postępowania, a także ze swojego noża, który później nazywano jego nazwiskiem. Nóż Bowiego to prawie 26-centymetrowe ostrze, hartowane i ostre jak brzytwa. Szerokie jak nóż rzeźnicki, było idealne do sprawiania dziczyzny i podcinania gardeł wrogom. Bowie używał go do jednego i drugiego. Urodził się na mokradłach Luizjany, gdzie zdobył fortunę na handlu niewolnikami, wchodząc w spółkę z piratem Johnem Lafitte. W 1825 roku przeniósł się do Bejar, gdzie ożenił się z córką meksykańskiego wicegubernatora Teksasu i zaczął inwestować w kopalnie srebra. Ale jego żona zmarła, a fortuna stopniała. Od tamtego czasu nie stronił od kieliszka. Teraz regularnie kłócił się z Travisem. Bowie cały czas jest pijany, a jego nieodpowiedzialne zachowanie pozostawia wiele do życzenia. Przestawia wszystko do góry nogami. Zachowanie Bowiego to próba zakamuflowania poważniejszego problemu. Wycieńczony przez kaszel i gorączkę, 40-letni Bowie umierał. Będzie przykuty do łóżka przez ostatnie 11 dni oblężenia. Pełne dowództwo nad szykującym się do bitwy garnizonem objął William Travis. Do tej roli szykował się przez całe życie.
Urodzony w południowej Karolinie, wyemigrował do Alabamy, gdzie pracował jako prawnik, nauczyciel i wydawca gazety. W 1831 roku niespodziewanie wyjechał, opuszczając żonę i syna. Przeniósł się do Teksasu, gdzie dalej pracował jako prawnik i stworzył oddział lokalnej milicji, w której służył w stopniu kapitana. W styczniu 1836 roku razem ze swoimi ludźmi wzmocnił garnizon w Alamo. Travis był ambitnym i egocentrycznym człowiekiem, ale sprawdził się jako utalentowany i oddany sprawie przywódca. Znajdował inspirację w słynnych w owym czasie powieściach autorstwa takich pisarzy jak Sir Walter Scott. Jedna godzina życia wypełniona bohaterskimi czynami i szlachetnym ryzykiem jest warta tyle, co cały rok przyglądania się temu żałosnemu życiu towarzyskiemu. Już niebawem będzie miał tę swoją godzinę bohaterskich czynów. Po zapadnięciu zmroku wysłał kuriera do miasta Gonzales, oddalonego ponad 100 kilometrów, z wiadomością dla Teksańczyków i Amerykanów na całym świecie. Jestem otoczony przez 1000 lub więcej Meksykanów pod dowództwem Santa Anny. Nie tracąc ani jednego człowieka, wytrzymałem nieustające bombardowanie i ostrzał, trwający 24 godziny na dobę. Nigdy się nie poddam ani nie wycofam. Zatem wzywam was w imię wolności, patriotyzmu i wszystkiego, co jest drogie serca Amerykanów, byście przybyli mi na pomoc ze wszystkimi swoimi siłami. Jeśli to wezwanie zostanie zignorowane, jestem zdecydowany wytrzymać tak długo, jak to będzie możliwe i zginąć śmiercią żołnierza, który nigdy nie zapomina, co to honor i obowiązek wobec ojczyzny. Zwycięstwo albo śmierć. Dzień trzeci, 25 lutego 1836 roku. Generał Antonio López de Santa Anna przybył pod Alamo z postanowieniem zdławienia teksańskiej rebelii. Santa Anna piął się po szczeblach wojskowej kariery, zmieniając poglądy polityczne i strony, by zaspokoić swoje ambicje. Najpierw walczył dla Hiszpanów przeciwko Meksykanom, później dla Meksykanów przeciwko Hiszpanom. Przysięgał wierność cesarzowi Meksyku, Agustinowi I, aby później zbuntować się przeciwko niemu. Teraz został wybrany El Presidente Meksyku. Wysoki i przystojny był, równocześnie niezwykle próżny. Jego mundur był tak bogato zdobiony srebrem, że później, po przetopieniu, wystarczyło go na komplet łyżek. Uważał się za Napoleona Zachodu i geniusza strategii wojskowej. Zanim zaatakował główny garnizon w Goliat, broniony przez 400 Teksańczyków, Santa Anna pomaszerował najpierw ku bliższemu celowi, jakim był Behar, ale nie od razu zaatakował położone po drugiej stronie rzeki Alamo. Pułkownik de la Peña skrytykował jego decyzję. Wróg nie spodziewał się przybycia naszych sił przed połową marca, a ponieważ przybyliśmy miesiąc wcześniej, udało się go zaskoczyć. Rebelianci liczyli, że ruszymy na Goliat, ich główny punkt oporu, którego zdobycie otworzyłoby nam drogę do dalszych zwycięstw. Plan Santa Anny polegał na otoczeniu Alamo pierścieniem okopów i transzei, pod osłoną których jego ludzie i artyleria mogliby zbliżyć się do murów fortu. Większość terenów wokół Alamo to otwarta preria, ale wioska na wschodnim brzegu rzeki stanowiła dobrą osłonę. Nosiła nazwę La Vieta. Pod osłoną ognia z dział Santa Anna przemieścił swoich ludzi do chat z glinianych cegieł i drewnianych baraków La Viety. Była to doskonała pozycja do przeprowadzenia ataku. The
Obrońcy Alamo przez cały dzień obserwowali ich poczynania. Po zapadnięciu zmroku oni także mieli plan. Z fortu wybiegło kilku ludzi z pochodniami i podpaliło wioskę. Teksańczycy świętowali zwycięstwo, ale pułkownik Travis wiedział, że nie miało to wielkiego znaczenia. Byli praktycznie otoczeni przez dziesięciokrotnie liczniejsze siły wroga. Postanawia wystosować jeszcze jedną prośbę o posiłki. Przybywajcie z odsieczą tak szybko, jak to możliwe. Przy tak dużej przewadze liczebnej wroga nie będziemy w stanie dłużej go powstrzymywać. Pomóż mi, moja ojczyzno. Dzień czwarty, 26 lutego 1836 roku. Czwartego dnia oblężenia do Alamo wyruszyła odsiecz. 320 ludzi transportujących 4 działa rozpoczęło 6-dniowy marsz z Goliat, by wzmocnić obronę Alamo. Oddziałem dowodził pułkownik James Fanon. Mimo że Fanon spędził 2 lata w West Point i kochał wojskowy drill, miał ogromne trudności z umotywowaniem swoich ludzi. Po kilkunastu minutach od wyjazdu z Goliat zepsuł się wóz. Parę minut później rozpadły się 2 kolejne. Fanon rozkazał swoim ludziom wyprzęgnąć woły i rozłożyć się na noc obozem. Dzień piąty, 27 lutego 1836 roku. Goliat był wciąż w zasięgu wzroku, a tu pojawił się nowy problem. Woły oddaliły się od obozowiska. Odnalezienie i sprowadzenie ich zabrało kilka godzin. Dzień szósty, 28 lutego 1836 roku. W równej mierze z powodu braku właściwego zaopatrzenia i środków transportu, a ponieważ było to niemożliwe, Fanon przerwał swoją misję. Wrócił na posterunek w Goliat. Załoga Alamo musiała bronić się sama. Wpaść w ręce wroga. Zgodnie z raportami naszych szpiegów możemy spodziewać się ataku na Goliat. Moim obowiązkiem było wrócić i dokończyć budowę umocnień. W Alamo napięcie powodowane oczekiwaniem stawało się coraz trudniejsze do zniesienia. Nie było żadnej wiadomości o losie posłańców ani o posiłkach. Fanon na pewno musiał usłyszeć o ich prośbach. Dzień siódmy, 29 lutego 1836 roku. Podczas gdy Santa Anna podchodził coraz bliżej, obrońcy Alamo starali się jak najlepiej wykorzystać swoje zapasy. Dzięki dokonanej w ostatniej chwili aprowizacji pożywienia mieli pod dostatkiem. Około 30 krów i 90 buszli kukurydzy mogło żywić garnizon przez wiele tygodni. Wystarczało również prochu i kul do karabinów. Brakowało jedynie kul armatnich. Kapitan Almaron Dickinson znalazł rozwiązanie tego problemu. Stare gwoździe, podkowy i zardzewiałe zawiasy do drzwi równie dobrze spełnią swoje zadanie. Alamo zostało dozbrojone 20 działami, poczynając od masywnego okrętowego działa o małym zasięgu po działo 18-funtowe, największe w Teksasie. Te żeliwne działa miotały ciężkie, żelazne kule, które mogły rozbić budynek oddalony o prawie 800 metrów. Behar znajdował się w ich zasięgu.
Natomiast Meksykanie wyposażeni byli zaledwie w kilka lekkich dział polowych i haubice o niewielkiej donośności. Mimo że żołnierze Santa Anny nieustannie bombardowali starą misję, musieli zbliżyć się do niej, jeśli chcieli spowodować poważniejsze zniszczenia. Teksańczycy utrzymywali Meksykanów na dystans, wykorzystując do tego lżejszą broń. Strzelali ze wszystkiego, co mieli do dyspozycji. Od wojskowych karabinów po długolufowe strzelby z Kentucky. Długolufowa strzelba była skuteczna do prawie 200 metrów. Strażnicy trzymali w pogotowiu 4 lub 5 strzelb gotowych do strzału. Kilkunastu Meksykanów, którzy znaleźli się w ich zasięgu, przypłaciło to życiem. Podczas gdy długolufowa strzelba była idealną bronią podczas oblężenia, jej skuteczność malała, gdy dochodziło do walki wręcz, gdyż nie można było przymocować do niej bagnetu. Większość Meksykanów uzbrojonych było w gładkolufowe karabiny Brown Bess, nazywane Escopetas. Te skałkówki były skuteczne tylko na bliską odległość i miały silny odrzut. Ale Escopetas miały przewagę w bezpośrednim starciu, gdzie ich długie trójkątne bagnety zbierały śmiertelne żniwo. Minęło 7 dni oblężenia, a Meksykanie wciąż czekali. Żołnierze byli gotowi do przypuszczenia szturmu, ale 12-funtowe działo, wystarczająco duże, by rozbić mury Alamo, wciąż jeszcze nie dotarło na miejsce. Cierpliwość Santa Anny była na wyczerpaniu. Pomimo strzału wroga, żaden z obrońców nawet nie został ranny. Życie w Alamo toczyło się narzuconym przez warunki rytmem. Upływ czasu i niemożność wyjścia na zewnątrz dawały się we znaki. Dzień 8. 1 marca 1836 roku. To było po północy. Na pasie ziemi niczyjej, tuż za murami Alamo, coś się poruszyło. Palec strażnika dotknął spustu broni. W ciemnościach leżał ranny człowiek. Nie był to meksykański żołnierz, ale jeden z 32 Teksańczyków z Gonzales, którzy prześlizgnęli się przez meksykańskie linie. Nie były ich setki, jak spodziewali się obrońcy Alamo, ale po raz pierwszy od początku oblężenia liczebność garnizonu wzrosła do prawie 180 ludzi. Rano Travis uczcił to wydarzenie dwoma salwami z wielkiego 18-funtowego działa. Jedna z kul trafiła bezpośrednio w budynek kwatery Santa Anny, ale generała w nim nie było, gdyż wyjechał na inspekcję swoich oddziałów. Roszczący sobie prawa do ziemi Teksasu niebawem dowiedzą się ze smutkiem, że wzmocnienie ich sił nie ma żadnego znaczenia, a łagodni z natury Meksykanie nawet nie skarcą ich za afront, jakiego dopuścili się wobec ich kraju. Po zapadnięciu zmroku 8 dnia oblężenia, Santa Anna wzmógł psychologiczną wojnę, wypełniając powietrze odgłosami armatnich wystrzałów. Celem tej taktyki było zastraszenie nawet najbardziej odpornych żołnierzy. Bombardowanie odniosło skutek. Nawet Crockettowi puszczały nerwy. Myślę, że powinniśmy wyjść i zginąć w walce na otwartej przestrzeni. Nie mam ochoty gnuśnieć w zamknięciu. Dzień 9, 2 marca 1836 roku.
Ponad 300 kilometrów od Alamo w osadzie o nazwie Washington nad rzeką Brazos nastąpiło zalegalizowanie teksańskiej rewolucji. 59 zebranych tam delegatów proklamowało niepodległą Republikę Teksasu. My, zebrani tutaj, ogłaszamy wszem i wobec, że nasze polityczne więzy z narodem meksykańskim zostały raz na zawsze zerwane i że naród Teksasu ustanawia samodzielną i niepodległą republikę. Sam Houston został wybrany naczelnym wodzem Armii Teksasu. Zgromadzeni delegaci nakazali mu wyruszyć z armią ochotników na odsiecz garnizonowi w Alamo. On jednak czekał na ogłoszenie deklaracji niepodległości Teksasu i wyznaczył dzień wymarszu na 6 marca. Nie wiedział, że to opóźnienie będzie miało tragiczne skutki dla ludzi w Alamo. Dzień 10, 3 marca 1836 roku. 10 dzień oblężenia. Tak jak każdy poprzedni, rozpoczynał się z nadzieją, że pojawił się pułkownik Fanon ze swoimi ludźmi. Wartownicy wypatrywali obłoków kurzu, które sygnalizowałyby przemarsz dużego oddziału. Ale tego dnia pojawił się tylko jeden jeździec, James Bonham, zaufany adiutant pułkownika Williama Travisa. Przywiózł wieści o nieudanej wyprawie Fanona. Była to pierwsza i ostatnia próba. Prerie południowego Teksasu są niezmierzone, a człowiek czuje się tam bardzo samotny. W listach do domu ludzie z Alamo pisali o przeznaczeniu, z którym muszą się zmierzyć. Daniel Cloud przyjechał do Teksasu przed niespełna 2 miesiącami. Jeśli wygramy, kraj będzie nasz. Jest olbrzymi z bardzo urodzajną ziemią, która wynagrodzi nam wszystkie nasze przyszłe trudy. Jeśli przegramy, śmierć w walce o wolność i człowieczeństwo nie będzie straszna. Trzymamy strzelby w pogotowiu. Wiemy, co nas czeka i jesteśmy na to przygotowani. Pułkownik William Travis, który opuścił rodzinę, by udać się do Teksasu, teraz skierował ku niej swoje myśli. Zaopiekuj się moim małym chłopcem. Jeśli ten kraj ocaleje, zdobędę dla niego fortunę. Ale jeśli zginę, pozostanie mu tylko z dumą wspominać, że był synem człowieka, który zginął za swoją ojczyznę. Makizia Artri pozostawił żonę i 2 dzieci, by przyłączyć się do walki o wolność Teksasu. Pełnimy nocne warty. 2 noce temu była moja kolej. Przez 2 godziny podziwiałem księżyc, który ukazał się na niebie w całym swoim majestacie. Byłem bardzo rad, mogąc go podziwiać, głównie dlatego, że przypomniałem sobie, jak to często ty i ja stawaliśmy w drzwiach i zachwycaliśmy się nim razem. Wyobrażałem sobie, że i ty patrzysz na niego w tym samym czasie, co ja. Żegnaj, droga Marto. Dzień 11, 4 marca 1836 roku. W obozie meksykańskim był to dzień decyzji. 3 najlepsze bataliony meksykańskiej armii wzmocniły siły generała Santa Anny, zwiększając ich liczebność do prawie 3000. Ale duże 12-funtowe działo wciąż jeszcze nie dotarło. Santa Anna miał dosyć czekania. Postanowił przystąpić do ataku. Pułkownik de la Peña ostro potępił ten plan. Zwycięstwo nad garstką ludzi otoczonych w Alamo nie jest warte tak dużych ofiar. Przecież wystarczyło tylko poczekać na przybycie artylerii, by obrońcy Bejar sami się poddali. Brak działa nie był jedynym zmartwieniem Santa Anny. Każdego dnia mogły się pojawić nowe oddziały Teksańczyków. Ale generała martwiło coś jeszcze. Jeśli sytuacja obrońców Alamo stanie się beznadziejna, Travis może się poddać i pozbawić go możliwości odniesienia wielkiego zwycięstwa w bitwie. Atak miał nastąpić 6 marca, z działem lub bez niego. Dzień
Dzień 12, 5 marca 1836 roku. 12 dnia Santa Anna zakończył przygotowania do ataku i rozkazał przerwać ostrzał. Zaległa ogłuszająca cisza. Podczas oblężenia posłańcy wyjeżdżali i przyjeżdżali i wszystkim jakoś udawało się uśpić czujność Santa Anny. Myśl o ucieczce musiała zaświtać w głowach obrońców Alamo. Zbierając ich razem na głównym dziedzińcu, pułkownik Travis dał im wybór. Moi dzielni towarzysze, nasz los jest przypieczętowany. Za kilka dni, a być może nawet za kilka godzin, wszyscy możemy przenieść się do wieczności. Połączmy się jak bracia i przysięgnijmy, że pozostaniemy razem aż do śmierci. Pragnę pozostać w tym forcie i umrzeć za moją ojczyznę. A teraz chcę, aby każdy człowiek, który postanowił zostać tu i zginąć ze mną, przekroczył tę linię. Ta scena pozostała jednym z najtrwalszych elementów legendy o Alamo. Nigdy się nie dowiemy, czy Travis rzeczywiście wypowiedział te słowa, lub też czy wyznaczył tę słynną linię. Mimo to najważniejsza prawda przetrwała. Każdy członek załogi fortu dokonał wyboru. Został i zginął w imię sprawy, w którą wierzył. Tylko jeden człowiek, Louis Rose, stwierdził, że nie jest gotowy na śmierć i przeskoczył przez mur. To na podstawie jego relacji przyszłe pokolenia tworzyły swoje wersje wydarzeń, umieszczając w nich opowieść o linii na piasku. Ta noc skończyła 12 dzień oblężenia. Oddziały Santa Anny utworzyły jeszcze ciaśniejszy pierścień wokół Alamo. Teraz 6 baterii otaczało fort ze wszystkich stron, zbliżając się do jego murów. Bateria na północy znalazła się zaledwie 130 metrów od umocnień. Travis wysłał jeszcze jednego kuriera, Jima Allena, studenta z Kentucky, który przemknął się pomiędzy liniami wroga, wioząc ostatnią prośbę o pomoc. Po raz pierwszy od wielu dni wyczerpana załoga mogła wypocząć nienękana hukiem kanonady. Otuleni kocami rozłożyli się na gankach, w okopach i chatach przy dziedzińcu i zasnęli twardym snem. Ale Meksykanie nie spali. Dzień 13, 6 marca 1836 roku. Meksykański generał Santa Anna przez całą noc nie zmrużył oka. Chodził po obozie, pił kawę i po raz kolejny omawiał ze swoim sztabem plan ataku na Alamo. Wydał rozkaz zachowania ciszy i niepalenia. O 3 rano dołączył do swoich oddziałów, które formowały szyk wokół Alamo. O 5 rano 13 dnia oblężenia Meksykanie zajęli swoje pozycje. Księżyc świecił, ale gęste chmury częściowo tłumiły jego poświatę, ukrywając nasze pozycje w mroku. Ten półmrok, spokój, który zachowywaliśmy, chłód porannego powietrza, wielka cisza, która wydłużała te chwile i niebezpieczeństwo, z którym niebawem mieliśmy się zmierzyć. Wszystko to uświadamiało nam powagę sytuacji. Wciąż oddychaliśmy i byliśmy w stanie porozumiewać się. Za kilka chwil wielu z nas... Godzina 5:30 rano. Dla niektórych napięcie okazało się zbyt duże. Jeden z meksykańskich żołnierzy nie wytrzymał. Santa Anna wydał rozkaz do ataku.
Bracia, obudźcie się. Meksykanie atakują. Mimo że dali się zaskoczyć, obrońcy Alamo odparli dwa ataki Meksykanów. W zamieszaniu meksykańscy żołnierze strzelali na oślep do swoich towarzyszy. Do masakry doszło przy północnej ścianie. Ale na odkrytym ganku powyżej padł jeden z pierwszych Teksańczyków. Był to pułkownik Travis. Meksykanie przegrupowali się i ponownie ruszyli ku północnej ścianie. Tym razem znaleźli jej słaby punkt. Wspinali się po drewnianej palisadzie Greena Jamisona jak po drabinie i wdarli się na główny dziedziniec fortu. Następnie Meksykanie rzucili się do przeszukiwania zabudowań. Już i tak bliski śmierci Jim Bowie został zakłuty w swoim łóżku. Nikt nie pilnował zmagazynowanego w kościele prochu, który nie powinien dostać się w ręce wroga. Robert Evans został zastrzelony, gdy biegł do prochowni, by ją wysadzić w powietrze. Nawet ten ostatni akt desperacji zakończył się fiaskiem. O 6:30 rano było już po wszystkim. 13-dniowe oblężenie zakończyło się bitwą trwającą zaledwie godzinę. 7 ludzi, w tym prawdopodobnie Davy Crockett, zostało wziętych do niewoli. Santa Anna rozkazał ich zabić. Z oddziałów meksykańskich liczących prawie 2000 ludzi, około 600 zginęło lub zostało rannych. Znacznie więcej miało umrzeć w ciągu kilku następnych dni z powodu braku właściwej opieki medycznej. Zginęła cała załoga Alamo, 189 Teksańczyków i ochotników z Tennessee. Podczas inspekcji na polu bitwy Santa Anna zbagatelizował liczbę ofiar. To są zwyczajni tchórze. Rozlano wiele krwi, ale bitwa już się skończyła. To był tylko drobny incydent. W pewnym sensie Santa Anna miał rację. O wiele więcej Teksańczyków straciło życie miesiąc później w Goliad, gdzie Meksykanie wyrżnęli ponad 400 ludzi pułkownika Fanona. A wielkie zwycięstwo Teksańczyków podczas tej rewolucji nadeszło miesiąc później pod San Jacinto, gdzie sam Houston rozbił meksykańską armię, wziął do niewoli Santa Annę i uwolnił Teksas od Meksyku. Ale już wtedy okrzykiem zachęcającym do walki w armii Houstona było: pamiętajcie o Alamo. W narodzie spragnionym bohaterów krwawa ofiara złożona z obrońców Alamo zamieniła militarny epizod w narodową epopeję. Po latach bitwy o Goliat i pod San Jacinto zagościły na stałe w podręcznikach historii, ale to pisarze i artyści nadali kształt wielkiej legendzie Alamo. The
Z faktami można się spierać, a ich interpretacje kwestionować, ale to wszystko nie jest w stanie zmienić podstawowej prawdy zawartej w tej legendzie. Alamo jest mitem stworzonym przez Teksas, przełomowym momentem w ekspansji na zachodnich rubieżach i jednym z głównych symboli amerykańskiej wolności. Pogrzebowy stos spalił się do późna w nocy 6 marca 1836 roku. Obrońcy Alamo sami roznieśli ten mityczny ogień ofiary z własnej krwi. Nawet obecnie wciąż możemy czuć ciepło tych płomieni. Wersja polska, Studio Kompany Warszawa. Tekst Dariusz Matusik. Czytał Robert Samot.